Anna Małysiak, Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszym gościem z cyklu Biuro Karier Bliżej Biznesu jest pani Paulina Murawska, opolanka, obecnie mieszkająca i pracująca w Gdańsku jako Project Manager, jako Agile Project Manager, jako Scrum Master. Pracowała wcześniej w PwC, w Capgemini, ale jest przede wszystkim młodą, ambitną i przedsiębiorczą kobietą, która przed 25 rokiem życia została menedżerem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za przedstawienie oraz zaproszenie. Pani kariera jest imponująca i robi ogromne wrażenie, nie tylko pewnie na mnie. Jak to się stało i co musi się zadziać w życiu młodego człowieka, studenta, aby tak szybko zostać menedżerem? Bardzo dziękuję. Zgadza się, stosunkowo szybko zostałam menedżerem. Myślę, że głównymi czynnikami, które miały na to wpływ, była moja duża ciekawość świata. Pogłębiałam ją poprzez podróże, poznawanie innych ludzi oraz poszerzanie własnej samoświadomości. Miałam to szczęście, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jest to szczęście, że mogłam doświadczyć, czego nie chcę, co naprawdę mnie męczy, oraz to, co lubię, co sprawia mi przyjemność, w czym jestem dobra. Tutaj pomogły mi liczne staże studenckie, liczne współprace z stowarzyszeniami oraz bardziej lub mniej dorywcze prace. Ogromnym czynnikiem wspierającym również były wspierające relacje, tutaj moje otoczenie, współpraca z otwartymi wykładowcami, współpraca z fundacjami, ze stowarzyszeniami oraz przyjaciółmi już pracującymi zawodowo pozwoliły mi pokazać, w czym jestem dobra oraz zdobyć potrzebną wiedzę i kompetencje już w trakcie studiów właściwie, studiując i pracując. Czyli tak podsumowując, myślę, że co było takim kluczem, to właśnie ciekawość świata, tutaj otwartość, wspierające relacje oraz wiedza, co chcę, czego nie chcę. To pozwoliło mi sprecyzować dokładnie, jaki kierunek chciałabym obrać, w jakim zawodzie będę dobra. Uwierzyłam w to, że mogę być dobra i rozpoczęłam aplikację do 3 wybranych przeze mnie miast. Tutaj Gdańsk był jako pierwszy i tak też się stało. Często słyszymy o planie kariery. Słyszymy też, że karierę można zaplanować. Czy uważa Pani, że karierę można zaplanować? Jeśli tak, to jakie ma Pani rady dla osób, które zaczynają swoją karierę zawodową? Zgadza się. Plan kariery jest dzisiaj, coraz więcej o nim się mówi, jest również bardzo istotny. Natomiast w moim odczuciu przed rozplanowaniem kariery ważne jest się zastanowić, jakie ma się talenty, w czym jest się dobrym, jakie kompetencje łatwo przyswajamy oraz które byłyby przydatne na rynku pracy. Dzisiaj coraz częściej mówi się o zespołach interdyscyplinarnych. Tutaj ceni się indywidualność każdego zespołu, jego wyjątkowość oraz zasoby, które wnosi. Idąc tym tropem, myślę, że można dostosować, czyli najpierw doskonaląc, rozpoznając swoje talenty oraz kompetencje, następnie rozwijając je później pod nie, tworząc plan kariery, myślę, że może on być nieograniczający, a wspierający do realizacji celu, który przyniesie nam satysfakcję. Obecnie Pani pracuje w mniejszej, ale prężnie działającej firmie w branży IT na stanowisku menedżera. Wcześniej pracowała Pani w PricewaterhouseCoopers, w Capgemini. Często zadajemy sobie pytanie, co jest lepsze, ta praca w korpo, czy praca w małej, kameralnej firmie? Co Pani na ten temat myśli? Zgadza się. Miałam doświadczenie pracy w dużych korporacjach, wspomnianych wcześniej. Aktualnie pracuję w mniejszej firmie. Poza prowadzeniem projektów zajmuję się również wsparciem rekrutacji, wsparciem procesów rozwojowych, optymalizacją procesów deweloperskich, czyli mam dużo różnorodnych zadań. Z mojego doświadczenia wynika, że w dużych firmach, w korporacjach, praca jest bardziej uporządkowana. Są też bardziej wyznaczone pewne standardy, pewne ramy. Posiada się też więcej kolegów i koleżanek na stanowiskach równoległych o podobnej nazwie, wykonujących podobne czynności. Dla mnie dużym wyzwaniem w pracy tutaj w korporacji była pewna odtwarzalność zadań codzienna oraz stanie się ekspertem właśnie w tych zadaniach oraz
co tutaj się uśmiecham, ponieważ to też wynika z mojej natury, ale problematyczne również dla mnie było, wyzwaniem było, mało elastyczne godziny pracy, czyli tutaj punktualna praca od do. W mniejszej firmie jest, z mojego doświadczenia przynajmniej tak wynika, że jest większa, jest się bardziej indywidualną jednostką, ale natomiast jest też większa różnorodność zadań. Tutaj jest, z kolei wymaga to większej samoorganizacji, większej samodyscypliny pracy oraz większej takiej całościowej świadomości pracy, ponieważ współpracuje się również z innymi, tak jak wcześniej wspomniałam o zespołach interdyscyplinarnych, tak tutaj również współpracuje się bardzo z komplementarnymi stanowiskami. Więc to takie jest moje stanowisko, także nawiążę też do wcześniejszych wypowiedzi, że tutaj myślę, że podejście indywidualne. Warto sprawdzić samemu z doświadczenia po prostu, co jest dla nas lepsze. I zweryfikować to, myślę, można w taki sposób, po prostu czy wstając rano idziemy do pracy z uśmiechem, czy daje nam to satysfakcję, czy mamy tą motywację i tutaj dostosować to pod siebie. Myślę, że to się też z wiekiem może zmieniać. A co według Pani jest ważniejsze? Studia, liczne fakultety, certyfikaty, warsztaty, szkolenia, czy ta wiedza praktyczna? Wydaje mi się, że wiedza praktyczna, właściwie jestem pewna tego, co mówię, że ta wiedza praktyczna oraz teoria, że są bardzo komplementarne. Jeden z takich wspaniałych profesorów często powtarzał, że praktyka bez teorii jest ślepa, a teoria bez praktyki głucha. Od czego zacząć? Czy od teorii, czy od praktyki? To tutaj również kwestia indywidualna. Myślę, że warto wrócić sobie pamięcią wstecz, kiedy ostatni raz się czegoś uczyliśmy. Chociażby czy to była jazda samochodem, na rowerze, czy zdobywanie innych kompetencji. Czy jednak jesteśmy osobami, które wolą zaczynać od teorii, czy osobami, które wolą zaczynać od praktyki. Natomiast warto jest dawkować sobie tę wiedzę i regularnie ją przeplatać teorią oraz praktyką. Czyli według Pani idzie to wszystko w parze, tak? Wiedza razem z praktyką idą w parze. Zgadza się. Uważam, że są nierozłączne. Należy dbać o jedno i o drugie. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. Również bardzo dziękuję oraz odbiorcom tej przyjemnej rozmowy. Życzę dużo satysfakcji przy realizacji swojej kariery zawodowej.